Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie, nazywam się Simon Set, a to 70. odcinek Dotapadu, programu, gdzie opowiadamy sobie o książkach, komiksach, albumach, a nawet i grach z uniwersum Gwiezdnych Wojen. I tak sobie myślę, że chyba ten kanał może być pod tym kątem największy w kraju i jednym z większych na świecie, więc DM. Dzisiaj zajmiemy się karmazynowym imperium, Crimson Empire w oryginale, gdzie za scenariusz odpowiedzialni byli Mike Richardson i Randy Stradley. Rysunki stworzył z kolei Paul Gulusy, a okładki Dave Dorman. Pozostałych twórców macie wypisanych po boku. Komiks wydawany był w formie zeszytowej przez Dark Horse Comics od 1 grudnia 1997 do 20 maja roku następnego. W Polsce wydał go Egmont już 14 kwietnia 2002, natomiast my przyjrzymy się wydaniu z 13 lipca 2016 roku. Tłumaczył Maciek Drewnowski pod redakcją Jacka Drewnowskiego. Tak, nazwiska nie są zbiegiem okoliczności. Na okładce możecie zobaczyć tajemniczych czerwonych gwardzistów, którzy pojawili się u boku Imperatora Palpatina w ramach powrotu Jedi, a potem zemsty Sithów. Nie da się zaprzeczyć, że charakterystycznym ubiorem, niesamowitą prezencją i faktem, że to sam najpotężniejszy użytkownik mocy w tamtych czasach, wcielenie zła, wybrał ich na swoją straż, sprawiało, że widz czuł się nimi zaintrygowany. Kim oni byli? Czy to w ogóle ludzie? I co musieli zrobić, by stać dumnie u boku Palpatina? W komiksie poznamy losy z ostatnich z gwardzistów, Kernora Jaxa, który po klęsce Imperatora na Onderonie, którą poznaliście w ramach Mrocznego Imperium, przejął władzę nad galaktyką, przynajmniej jej imperialną częścią, a także Kira Kanosa, który pała rządzą zemsty na Jaxie. Za co? O tym dowiemy się czytając lekturę. Ścigany za wszelką cenę, Kanos ostatecznie odnajduje rebeliantów na planecie Feeda, z którymi decyduje się wejść w niełatwy sojusz. Po lekturze Boby Fetta czy Mrocznego Imperium, Karmazynowe Imperium sprowadziło na mnie swoiste katarzis i sprawiło, że znowu zacząłem wierzyć w legendy. Przygoda Kira Kanosa to komiks kompletny, wypełniony wieloma ciekawymi postaciami, mnóstwem akcji, intrygującą fabułą i wreszcie solidnie narysowany. Nie bawi się w oklepane motywy, całość przysiągnięta jest wątkiem zemsty, ale nie osądza zła. Nie pojawia się tutaj wątek napłucenia, a całość zostawia nas z dość gorzkim zakończeniem, otwartym na kontynuację. Jednym z jego największych zalet jest rozbudowanie lore i to w temacie, jakiego się podjął, czyli gwardzistów Imperatora. Co jakiś czas cofa się te kilkanaście lat do tyłu i pokazuje, jak przebiegało szkolenie wojowników, jak bardzo bywa ono niebezpieczne i nawet jak jesteś najlepszy, to przyjdzie taki Vader i zrobi z ciebie swoją szmatę. Swoją drogą Imperator i Darth Vader w retrospekcjach są doskonale przedstawieni i okazuje się świetne zrozumienie dla tych postaci. Swoimi strojami w trakcie szkolenia przypominają trochę samurajów, aczkolwiek trochę bawi mnie to, że wojownicy są wielokolorowi. Między innymi część z nich ma różowy strój i jak jest taka perspektywa, że widać ich stojący w kręgu, strasznie przypominają wtedy Power Rangers, których wiecie, lubię, ale nie wiem, czy do końca mi pasują w Gwiezdnych Wojnach. Plusik za to, że ich ostrza działają podobnie jak miecze świetlne, czyli wysuwają się, a jednocześnie nie było powodu, by dawać im różne światełka i tak dalej. Podobnie mamy okazję spojrzeć na przesłuchania prowadzone przez imperialnych. Wiadomo, że coś tam już znaliśmy choćby z Nowej Nadziei, ale nigdy nie przedstawiono tego graficznie, bo to miały być też filmy dla dzieci. I tutaj mamy okazję sobie spojrzeć na uwięzienie, torturowanie, czy też emocjonalny szantaż wykonany w naprawdę świetnym stylu, podobnie jak to było z Leją i Alderanem, ale bardziej drastycznie. No i wiadomo, wszędzie panująca korupcja na plus. Podoba mi się antagonista, nie jest on jakąś fascynującą osobowością o wielu warstwach, ale pojawiając się na kadrach komiksu, naprawdę wzbudza wokół siebie aurę potęgi i tajemniczości. Jednocześnie pomysł na jego strój był naprawdę świetny, bo stanowi swoiste połączenie stroju gwardzisty i Dartha Vadera, niesamowicie się dobrze przy tym prezentując. Kto wie, czy tak by nie wyglądał rzekomy uzurpator Anakina w anulowanej koncepcji Mrocznego Imperium. A jak o nim mowa, to podoba mi się też, że zapożycza się parę motywów z tamtego komiksu, przedstawia się je tutaj trochę inaczej, przez co sama historia wydaje się przez to bardziej intrygująca i na swój sposób próbuje chyba ratować dzieło Witcha. Dla mnie bez skutku, ale doceniam próbę rozszerzenia części wątków. Od strony graficznej komiks robi solidną robotę. Nie są to może rysunki wybitne, z super szczegółami i świetnie dobranymi kolorami, ale wygląda naprawdę ok. Bardzo mi się podobają zbliżenia na twarz, jednocześnie przechodzeniem na inny plan, co wygląda nieraz naprawdę kiczowato w różnych komiksach czy serialach, a tutaj naprawdę dobrze. Ale największą zaletą rysownika jest to,
jak lekką ręką potrafi przedstawić wszelką akcję. Są takie momenty, gdzie wyłącza nam się wszelką narrację i pokazuje, skupia się na samym działaniu. Czytelnik potrafi za nią nadążyć, nie trzeba tam nic wyjaśniać, więc doskonale rozumie się tutaj zasadę show, don't tell. Był tylko jeden taki moment, gdzie poważnie zastanawiałem się, co się stało, ale poza tym perfekcja pod tym kątem. I może was to dziwić, bo komiks powinien skupiać się na opowiadaniu historii przez rysunki, ale nie zawsze tak to wygląda. Jakbym miał szukać minusów, to z pewnością wskazałbym tutaj Mirrit Sin, kobiecą bohaterkę w historii. O ile charakterologicznie postać w żaden sposób mi nie przeszkadza, tak, jej design jest okropny. Typowe przedstawienie kobiety z lat 90. Półnaga w walce z ogromną klatką piersiową, rudowłosa wojowniczka. Jest to o tyle komiczne, że wtedy, że kiedy nie trzeba ruszać w bój, to ubiera się stosunkowo dość normalnie, a w walce jej ciało jest odsłonięte na tyle, na ile by mogło być, by komiksu nie zaliczono do erotyku. Jasne, takie czasy były, ale no jest to śmieszne. Poza tym, jak się ją rysuje z profilu bocznego, to czasami jej twarz wygląda dziwnie pokracznie. Główny bohater, Kirkanos, też jest w porządku. Trzyma się motywu zemsty, wchodzi w niełatwe sojusze, jednocześnie mówiąc wszystkim, żeby nie zapominali, kim jest, ale kocham go, jak bierze udział w akcji, jak komik się wymachuje swoim mieczem i masakruje wrogów. Naprawdę pobudza wtedy we mnie dziecięcą ekscytację i ustanawia Kanosa jako kozaka, a jednocześnie nie przesadzając z tym, by nie popaść czasem w cringe. Podoba mi się to, że nie pokazuje się rebelii jako idealnej, jak eliminuje zdrajców. W ogóle szkoda, że żaden Polak nie zajął się nigdy Star Warsami. Fajnie by było usłyszeć tekst: imieniu Republiki Podziemnej jesteś skazany na śmierć za zdradę Alderana, czy czegoś tam. Tem Merkon jest super. Taki typek, który do samego końca chce jak najwięcej wyciągnąć z wojny i kapuje dla jednej albo dla drugiej strony. No i udział Nowej Republiki też ma duże znaczenie dla komiksu i zaprawdę zajebiście prezentuje się super gwiezdny niszczyciel z symbolami Republiki na sobie. Swoją drogą, komiks uznaje w końcu w continuity powstanie Nowej Republiki, a rebelią określa się komórki, które działały jeszcze na planetach kontrolowanych przez Imperium. Co ma spory sens, a nie jak to było w pewnym komiksie Witcha i Kennedy'ego. I mógłbym jeszcze przez jakiś czas szukać kolejnych pozytywów, małych smaczków, ale chyba nie ma już sensu, bo pomału bym wtedy stresił cały komiks. Poopowiadałem o wszystkim, co chciałem, skrytykowałem, co chciałem, więc pozostaje mi ten komiks polecić. To bardzo dobra historia ze świetnie przedstawioną akcją, która jest pozycją obowiązkową dla każdego fana Gwiezdnych Wojen. W ogóle ja się powtarzam, bo ja to mówiłem w jakimś odcinku. 156 stron komiksu za 50 zł oficjalnie to może nie najlepsza oferta, ale zawsze się znajdzie jakaś promocja. Jakość papieru, okładki, bardzo dobra. No i drewnowcy jak zwykle nie zawiedli. Znaczy, no tamtego Macieja nie znałem wcześniej, ale też nie zawiódł. To będzie w sumie już wszystko. Mam nadzieję, że materiał się wam podobał. Trzymajcie się, na razie, niech moc będzie z wami zawsze.